<laughs> Dzień dobry. <laughs> Serdecznie witam bardzo sympatycznie na kanale 1931 Dzisiaj mam dobry humor. No, Wam powiem jedną rzecz. Żona mnie się pyta, kiedy ja się uczęszczę, <laughs> kiedy będę ładnie wyglądał. A ja żonie odpowiedziałem, że. <laughs> Będę ładnie wyglądał w trufie, jak mi uczeszą, i będę miał taką wtedy fryzurę, jak sobie zażyczą <noise> Także, ale, kochani, jeszcze jedna rzecz, bo dużo osób zawsze pozdrawiam, zawsze, o, dużo osób tam e, zawsze gdzieś pokazuję, staram się promować. No ale je, mam je takiego, jedną osobę. To nie jest hejter Czekajcie, bo znowu coś tutaj mi ten obraz lata. Jakieś znowu są zacienienia. Ja nie wiem, jakie mam to wyregulować, no ale zawsze mi daje łapkę w dół. Jest taka jedna osoba, jakibym bym nie dał film, czy to będzie o tym, czy o tamtym, czy, czy ja będę stał tak, czy będę stał tak. Czy będę stał do góry nogami, czy będę tańczył, czy będę śpiewał, czy będę coś mądrego mówił, czy będę coś pierwszył, jakieś głupoty, to zawsze daje mi łapkę w dół. No i zawsze dla tej osoby, która teraz to słucha, to naprawdę dziękuję Ci serdecznie, że jesteś tak aktywny na moim kanale. No dzięki temu zawsze jedno wyświetlenie jest więcej, a ta łapka to i tak jest nieważna, bo tam YouTube to ma gdzieś to tamto jedną łapkę. W dół, czy jedną do góry. No, dzisiaj przejdźmy do tego tematu, tak zwanego Pitu Pitu. No i dzisiaj będzie o czymś innym. Znowu rzucamy się w wir motoryzacji lat 90. Ja nie wiem, dlaczego mi tutaj tak ta kamera cały czas ucieka. Muszę chyba siedzieć nieruchomo. Nie będę się śmiał, ustami też chyba nie mogę ruszać, bo gra światło, czyli grzecznie siedzę i opowiadam. Motoryzacja lat 90., powiem wam, było Eldorado. Złodziejstwo, kradziejstwo samochodów, kół, akumulatorów, kluczy, szyb, lusterek, wszelkiego rodzaju blach. No, było to masakrycznie. To Eldorado było złodziejstwo na potęgę. No i sobie wyobraźcie, że. A moi rodzice to był chyba 91 rok, no nie pamiętam, nie będę teraz już kłamał, kupili sobie wymarzonego białego malucha 126p, gdzie na początku lat 80. ubiegłego stulecia założyli sobie tak tą na przedpłatę na maluszka, taką książeczkę, no i tam wpłacali pieniążki zaoszczędzone na tego malucha. Wtedy jak założyli tą książeczkę, kosztowało 6000 zł, czyli 6000 butelek, bo jedna butelka pusta kosztowała jedną złotówkę. No, i to tak co roku inflacja, ten maluszek drożał, potem tam 100 tysięcy, 200 tysięcy i tak dalej, cały czas rósł. No i ci rodzice moi namiętnie zbierali tą, na tą książeczkę te pieniądze i nigdy nie mogli dogonić ceny tego malucha. W końcu na początku lat, właśnie 90., tego malucha odebrali, nie pamiętam jaka to była kwota, yy, ubezpieczyli. Go oczywiście od kradzieży, od wypadku i tak dalej. No i oczywiście Eldorado wielkie kradzie, złodziejstwo masakryczne, bo ja się też spotkałem na swoich samochodach. No ale teraz wiążę do tego maluszka. No, maluszek był wtedy bardzo spragnionym samochodem w latach 90. No, równocześnie teraz, już w 2022 również maluchy są pożądane. No, stare zazwyczaj egzemplarze są bardzo wysokiej cenie. No i co? No i taka sytuacja, że prawie wszyscy, moi rodzice również, to akumulator wiązali na łańcuch albo ten akumulator się zabierało do domu. Jak do mnie wujek przyjeżdżał, to na odwórku trzymał y, Volkswagena Golfa 1, to ja pamiętam, że odkręcał jedno albo dwa koła, chował do, y, do garażu do piwnicy przepraszam. No i tak wiedział, że e, oczywiście tym samochodem już nikt nie odjedzie. No, oczywiście akumulator również musiał być e, wyciągnięty. Takie to były czasy. Przywiązywało się również samochody na łańcuch. Tak, na łańcuch. I Teraz sobie wyobraźcie, że e, żeby zabezpieczyć przed kradzieżą, przed złodziejstwem, no to e, moi rodzice taki mieli na podwórku zabetonowany hak, no i tam przywiązywali ten samochód do tego właśnie łańcucha na kłódkę, akumulator był odbezpieczany, miały jeszcze taką specjalną, takie zabezpieczenie wyłącznie tego akumulatora, żeby nie odpalić no i tak, nacieszyli się tym samochodem dwa lata I jakoś to też ten egzemplarz był taki nie za bardzo taki szczęśliwy był trochę pechowy, bo on tam miał jedną stuczkę, później drugą stuczkę ale już o tym nie będę rozmawiał no ale moja mama w pewnego, pewnego dnia do mojego taty mówi, słuchajcie Gdzieś tam ktoś się kręci, ktoś coś obserwuje, no coś się tam przy tym maluchu dzieje. Czyli on już był obserwowany od jakiegoś czasu. Był to maluch dwuletni z niedużym bardzo przebiegiem. No i sobie wyobraźcie, że pewnego razu wstają. Malucha nie ma. Niestety, mimo że był zabezpieczony łańcuchami, innymi rzeczami, taki maluszek został ukradziony. W tych latach kradziono wszystkie samochody, można powiedzieć. Wywożono je do Rosji Nie wiem gdzie wywożono je Na Ukrainę, nie mam pojęcia gdzie to było wywożone Były robione na części Później Jak żeśmy tego malucha też szukali To szukaliśmy go na, na giełdzie w Jeleniej Górze Na giełdzie w Lubiniu Także absolutnie absolutnie Kamień w wodę Maluszek do dzisiaj przepad, Sprawa została umorzona Malucha nie nigdy nie odnaleziono Także dobrze, że teraz Są oczywiście kradzieże Ale nie, nie tak Nagminne, wyobraźcie sobie, że to było tak nagminne. Te kradzieże tych, tych części do samochodów, koła przede wszystkim, nawet głupie wycieraczki, wybijano szyby, żeby zagłówki po, po, pokraść. Już nie wspomnę, nie daj Boże, żeby radio zostawić w samochodzie. Szyby nie masz, radia nie ma. To była plaga z tymi kradzieżami. Także tutaj taka króciutka historia motoryzacji o złodziejstwie, o kradzieżach. Y, tych lat, gdzie y, cały czas te samochody na podwórku ginęły. Także tutaj na tej dzielnicy, gdzie ja mieszkałem, to w ciągu jednego miesiąca potrafiły dwa do trzech samochodów y, po prostu zniknąć. Były kradzione. Y, dorobek y, tych maluchów, ludzie składali te pieniądze, one po prostu znikały. Kradzież, no to sięgała nie wiem, jakich tam y, rozmiarów y, w setkach tysięcy chyba to w Polsce w tych latach było. No wtedy się też rozwijały te nasze mafie jeleniogórskie, także działo się na terenie Jeleni Góry różnie, niebezpiecznie i były strzelaniny pod knajpami, strzelali się z broni palnej, były również strzelaniny, tak samo w sądzie w Jeleniej Górze. Także to były takie czasy. Eldorado, trup siał się gęsto, ale to może byłaby inna historia, też na jakiś inny odcinek, gdzie takie czasy były. Takiej no, dzikiego zachodu. Takie czasy Eldorado. Króciutki odcinek. Dziękuję. Trzymajcie się i jeszcze raz pozdrawiam tą osobę. Nie wiem, czy to jest on, czy to jest ona, co daje zawsze mi łapkę w dół. Ale serdecznie Ciebie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Uczeszę się. Wiadomo już gdzie. Trzymajcie się i cześć. Na razie.